Hej, witajcie ponownie w FIFA 19. Mecze na Ligę Mistrzów kontynuujemy sobie. Tym razem postanowiłem, że jeszcze nagram wam jeszcze dwa spotkania jeszcze dzisiaj. Zmieniłem zdanie, że nie jedno, a dwa. Po prostu korzystam z tego, że jeszcze mogę nagrać dwa spotkania, więc nagram wam jeszcze dwa spotkania na dziś. To pierwsze to jest Genk kontra Liverpool. Zagram jako Liverpool, jako goście. A drugim zagramy jako gospodarza, ale nie zdradzę na razie, co to będzie. Tylko... będziecie... wiedzieli już w trakcie, ale najpierw Genk kontra Liverpool. Bez pewnego przedłużenia przejdźmy sobie już do grania. Więc tak, myślę, że tym kiedyś zagramy szarą trzecim kompletem, ale teraz bardziej przydałoby się, a może i teraz zagramy, żeby się wyróżniać, bo Genk ma podobny strój domowy. No właśnie, dobra, zagramy ten trzeci komplecik. I to jest, poczekajcie, żebym nie pomylił, 21 ustawienie gry oczywiście. Ja zmieniłem tu. Jesień 21, czyli ciemności egipskie już. Zamiast teraz stara wybierzemy EA. Nie łączoną graliśmy. No to on też. I teraz zróbmy taką. A właśnie, zróbmy tą białą czarną, bo mi się najlepiej nią bardziej odpowiada. Że ma gwiazdki, wszystko to się bardziej przypomina mi tam z Ligi Mistrzów, więc wybieramy tą piłeczkę i jedziemy. Państwa. Wita Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Będziemy dla Państwa komentować ten mecz, aby nie zabrakło w nim emocji. Henderson. Aż, no takie brutalne wejście. Kontynuować grę. Takie brutalne... takie brutalne wejście to... jest tym. Ale niestety musimy już w pierwszych minutach meczu dokonać zmian. No, jak ja to lubię. Jakub Piotrowski. Przejął piłkę. Roberto Firmino. Dobra, trzeba strzelić góra, żeby... interesująco zapowiada się ta akcja. Oddaje strzał. Nie ma gola. Miller. Niestety. Nad poprzeczką. A tak niewiele zabrakło do szczęścia. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Dobra, nie. Van Dijk zostanie kapitanem już na to spotkanie, bo Henderson, który powinien być kapitanem, wprowadził. Przed meczem, ale i tak jest skontuzjowany, więc by nie zagrał, więc... no i w pierwszych minutach muszę dokonać jednej zmiany ze względu na kontuzję, no. Nie trawię tego. Zagrań. Szkoda, że nie jest z faulem, bo by był karny jak nic. To będzie rzut wolny. Roberto Firmino. Aś. Tak,
A ręka to co ty? Bardzo łatwo przejął. No dobra, teraz pilnować z tyłu, bo... No. Jest szansa! Świetnie! Bardzo, bardzo dobrze, uff! Na szczęście mógł na postępie. No dobra, teraz pilnować, żeby z różnego nie strzelił, bo te stałe fragmenty gry to są nieraz tak zabójcze. Liverpool przejmuje piłkę. Nie dokładnie. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. No to Roberto jest to Firmino. Dobra, trzeba się wziąć za robotę. Teraz strata! Jak to nie jest niby faul według sędziego, tak? Ciekawe co to było. Nasze faule widzi, ale... Mają dość umiejętności, aby poradzić sobie z dzisiejszym rywalem. Tak, przewaga powinna być bezdyskusyjna. Aut! Za chwilę rozpoczną od rzutu. Roberto Firmino. Co to? Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Nie. Fajn, daj, dobra. Mów pój. Fuck. Jak na to wyjście obrońcy zareaguje sędzia? No i dobra, i teraz faul dostrzegł. No dobra, to żeby nie spalić się, żeby nie cofnij się, to muszę spokojnie teraz rozegrać. No. Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywala. A jest. Fuck. Czysto? Bardzo dobry odbiór. Mam nadzieję. Ależ akcja! Ma dobrą okazję do strzału! Jak? Wybronił ten strzał, piłka nadal na boisku. Jezus Maria, to miałem być co najmniej 1-0. Jest! Ależ błąd w obronie! Ależ błąd w obronie! I to by się dało. Dobra zmiana, ledwie szedł na murawę, a już posłał piłkę do bramy. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramę. Wspaniale to zrobił, spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka! Liverpool prowadzi, jak odpowie przeciwnik, który właśnie wznawia grę. Fatalne podanie, no i strata. Ale to było pięknie. Zneutralizował atak przeciwnika. To było pięknie. Pyk, pyk. Teraz dobrze pyknąć. O, właśnie. Nie spalnie. O, dobra. W tej pozycji może uderzyć. Ale wspaniale. Liverpool będzie wykonywał rzut rożny. Teraz dobrze to rozegrać. I będziemy mieli dwa. Gwizdek sędziego, ręka. Rozpoczniemy od rzutu wolnego. A czemu ręka po ich stronie? Zacznijmy od tego. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Aha, dobra, Wijnaldum, wybi, tak też można, dobra. Pierwsze 45 minut za nami, rezultat 1-0. Pierwsza połowa zgodnie z przewidywaniami. Trener podjął decyzję o zmianie, to dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce opinić się Sandio Mane, pojedynku. Sandio Mane, Mane, Mane! Mane! I mamy bramkę dla Liverpoolu! Jest! Mimo sporej przewagi, nie osiedli na laurę. Dalej atakowali, no i mamy kolejną bramkę. Spójrzmy na to z innego kąta.
pewno jak się nie zostawi dużo piłki przez już. O, to jest ciężki nagroda z tym, że nie mam jak będzie to nie wrócić. Ważne, że ja wygrywam. Mam tu nagrywam. Tak, dobra. Nie mam, że zmiłuj. Piłka wyszła na autogramkowy, za chwilę grę znowi bramkarz. Cały Naska skacze z radości, a razem z nimi kibice, czyli 12 zawodnik. Tak, cieszą się wszyscy, ten gol może okazać się kluczowy. Teraz się może rozstawić. Jak to zrobić? Tu jest najbliżej. Wybiega na pozycję. Nie udało się tym razem uciec z piłką. Dziuda praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. O, młody wani. Liverpool przy piłce. Wygrany ten pojedynek 1-1. Mamy. Ale walczą o piłkę. Mogą B. Tyk. Dobra. Listek sędziego, faul, no i zobaczymy, co będzie dalej. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może odpocząć grę. I bardzo dobrze. Mamy. Uderzenie w stronę bramki. Liverpool za chwilę wykona rzut rożny. Padnie. Mamy. Obrona tę piłkę bez większego kłopotu. Rzeczywiście takimi strzałami go nie zaskoczą. Szkoda czasu. Główkami może i nie, ale po ziemi to już co innego. Tylko trzeba zabrać piłkę i próbować. Taka gra obrony to gra na alibi. Wybić z Polaka, dobra. Jak zareaguje na to arbiter? Dziękuję. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. Dziękuję panie sędzio. Tu się pan nowy zbiera. Zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny. Na odmianę? Grywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Wina dół. Zmian. Może byśmy dokonali jeden na praktyce. Sala naprawdę jest zrobiony, więc tak, prawe skrzydłowe Shaqiri, Petia za Milnera, bo też jest zmęczony. Majna już była zmiana i to wszystko na razie mogę zrobić, bo pierwszą zmianę dokonałem jako, że kontuzjowany zawodnik był. No i teraz bawimy się z nimi. Utrzymuje się przy piłce. Czy się nie ma? Nie bawimy, nie zyskamy się. O. Aut dla Liverpoolu w pobliżu pola karnego przeciwników. Zaraz będzie zmiana. Mamy. No dawaj, mamy. Teraz. I przyjmuje piłkę bez faulu. Teraz będę się mylić. Pet jest Mane, ale po numerach jest w stanie stwierdzić, kto to jest. Zaraz będzie po meczu. To są mistrzy. Nie wiem, jaka jest. No. Roberto Firmino. Rasionki, tak zwanej. No. No i co? W
prawie wkręciłem, prawie. Ładnie teraz dośrodkował tę piłkę. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. A to co panowie? Chcecie się bawić, to się zapraszam. Zapraszam. Jego wykonanie. Na czystej pozycji. Upokorzenie. Totalne. Roberto Firmino dał się oszukać. No to co, drugi? Aj! Nie trafił, niemożliwe. To pokazuje, że nawet najlepsi mogą się czasem pomylić. 80 już szósta, więc... Czytelne podanie, zbyt czytelne. Przynajmniej nie dalej będzie próbować. Była blisko, jednak słuchaj, piłka wciąż grze. Ręka, ej no, sędzia patrzy normalnie... Jeszcze tylko 3 minuty regulaminowego czasu gry. Sędzia normalnie patrzy i nie widzi, nie? Ręka mu przed oczami praktycznie. 3! Tu liczył, o ja dziękuję. Ładnie tak. Odbiera piłkę przeciwnikom. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Oj, mówi mnie to okoli na problem mięśniem. Nie nasz, w sumie nie powinienem tego mówić, ale... Dobra, to by było tyle przed sekundą arbiter w tym meczu, więc to że... Spotkanie, które jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie... Toczyło się pod dyktando jednej drużyny. Nie zapomnijcie zasubować kanału i zostawić łapki w górę. Suba z dzwoneczką oczywiście zostawcie, jeżeli wam się podobało. Łapka w górę. Komentarze do usłyszenia za chwilę, za minutkę albo za kilka minut. Albo jeszcze. Dosłownie za każdym razie za chwilę drugie spotkanie z 23 października, więc... Słyszymy się za chwilę. Trzymajcie się i słyszymy się za chwilę. Naprawdę za chwilę. Cześć.